ziarnkami grają ślepe kury. A Meksyk leży sobie w Budapeszcie. Na dłoni rosną włosy. 5 czerwca bieżącego roku o godzinie 18 w ogrodzie Muzeum Marcina Rożka odbył się spektakl pod tytułem Wojna powszednich dni. Wykonawcą była zbąszyńska grupa muzyczno-poetycka Kazamaty. Zespół ten cieszy się coraz większą popularnością, na co niewątpliwie wpłynęło wyróżnienie na przyglądzie piosenki aktorskiej w piwnicy pod Baranami. Grupa zaprezentowała się w składzie: Róża Wójcik, Anna Witka, Anna Sergiew, Iwona Maruszewska, Grzegorz Madaj i Marek Krukowski. Poza tym należałoby wymienić duet gitarzystów przy udziale Wojtka Piotrowskiego i Bartka Gądzelewskiego. Publiczność, która w to upalne popołudnie przybyła do muzeum, mogła posłuchać m.in. utworów Leśmiana, Twardowskiego i Andrzeja Bursy. W repertuarze pojawił się również tekst, od którego tytułu pochodzi w ogóle cała nazwa spektaklu, a którego autorstwo i scenariusz oraz wykonanie przypisuje się jednemu z artystów, Markowi Krukowskiemu. Grupę Kazamaty jak zwykle nagrodzono gromkimi brawami, a my z kolei wybiegamy myślami naprzód i życzymy temu dobrze zapowiadającemu się zespołowi dalszych i większych osiągnięć. I rozumiem je nagle, gdy giną radośnie w świetle fala twojego, co mnie kocha włosów. Czym purpurą noce w jeziorach witam, kiedy ty kwitniesz różą. Ja nigdy nie zakwitam, ja nigdy nie zakwitam. Twójże to głos o... Gal Anonim dbał o to, by nikt nie wiedział nic o nim.